Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie w formie odpytajki, ale nazwałem ją WAG. Już tłumaczę, o co chodzi. Od kilku miesięcy pracuję z moimi uczniami w ten sposób. Kto chce oczywiście, dla chętnych. Was też zapraszam i zachęcam. To jest taki sposób nauki, że co tydzień wysyłam parę zdań do tłumaczenia mailem. Przez cały miesiąc. Co tydzień. Uczniowie te zdania tłumaczą na niemiecki i mi odsyłają mailem. Ja następnie te zdania koryguję, nanoszę poprawki i wysyłam do nich z powrotem wersje poprawione. Z naniesionymi uwagami, co było źle i dlaczego. Takie coś nazwałem WAG, to skrót od, mój autorski skrót od Wochenaufgabe. I coś takiego bym chciał wprowadzić właśnie w tych filmikach, że będę Wam publikował te moje archiwalne wagi, czyli zdania, które zadaję moim uczniom już od jakiegoś czasu. Na czym to polega, jakie to jest porównanie do odpytajki? W odpytajce jest tak, że macie zwykle jeden czasownik, jeden rzeczownik, jakiś zwrot przez wszystkie osoby odmieniany, czasy przeszłe itd. WAG polega na tym, że udostępniam Wam, musicie zdanie przetłumaczyć, dostajecie polskie zdanie, ale żeby było wiadomo, jakie czasowniki użyć, jakie słówka, to ja je piszę w nawiasie, jakie te słówka miałyby się, jakie muszą się pojawić, jakich oczekuję, jakich się spodziewam. I zabawa polega na tym, że właśnie będę robił w ten sposób, że będę najpierw mówił zdanie niemieckie, bez pomocy, potem zdanie. Potem dodam te elementy, które mają się pojawić i na końcu ostateczna wersja prawidłowa. Czyli taka odpytajka trochę trudniejsza, tylko że ja Wam podsuwam składniki tych zdań, elementy, żebyście nie musieli się zastanawiać, jakie użyć. Nie? Oczywiście przypominam o włączeniu napisów. Macie to... waham się, która ręka, bo ja cały czas źle pokazywałem na filmie. Dobra, nie wiem, zwątpiłem, bo wydawało mi się, że ja to dobrze tłumaczę. Gdzieś tu jest na dole taka zębatka, nie? Na dole ekranu to jest włączenie, tam jest możliwość włączenia napisów i możliwość też kreowania tych napisów, wielkość, kolor czcionki, kolor tła itd. Zwykle tego nie robię dzisiaj wyjątkowo, zapraszam do tego, żebyście w komentarzu tego filmu... A, będzie zadanie na końcu. Dobra, to na końcu. Zdanie pierwsze. Moi rodzice są w domu. To jest pierwsze. Możecie zapauzować teraz i sobie to zdanie stworzyć. Możecie czekać na moją podpowiedź, bo tam trzeba użyć takich słówek jak czasownik sein, rzeczownik die Eltern i zu Hause. To jest zwrot w domu. I teraz możecie znowu zapauzować, stworzyć to zdanie już z moją pomocą, bo właściwa wersja brzmi meine Eltern sind zu Hause. Meine Eltern sind zu Hause. Drugie zdanie. Jego brata nie ma w domu. Jego brata nie ma w domu. Tutaj też musicie użyć. Aha, jeżeli już potraficie to stworzyć, no to zapraszam. Zróbcie pauzę, stwórzcie sobie na głos, napiszcie, na głos może, na głos powiedzcie albo napiszcie na kartce. Jeżeli nadal nie wiecie, moja pomoc. Czasownik sein, rzeczownik der Bruder. Tak. I to zu Hause już było, nie? Jak to mówiłem? Jego brata nie ma w domu. Ok. I teraz wersja prawidłowa. Sein Bruder ist nicht zu Hause. Sein Bruder ist nicht zu Hause. Zdanie trzecie.
co tam masz? Bo ktoś coś chowa, ktoś ma coś w torbie, nie widzimy tego, a chcemy wiedzieć, co tam masz? Użyjcie, jeżeli potraficie, zapraszam już teraz, powiedzcie sobie to zdanie na głos, albo napiszcie na kartce. Jeżeli nadal to za mało i nie potraficie, moja pomoc. Tam musi być ujęty czasownik haben i słowo da, czyli tam. Pytajnik was, chyba jest jasne, ale no może niekoniecznie. Co tam masz? Uwaga, podam wersję prawidłową. Was hast du da? Was hast du da? Można byłoby użyć partykuły modalnej den. Was hast du denn da? Zdanie kolejne, czwarte. Zdanie. Uważam, że ten pomysł jest dobry. Jeżeli macie pomysł, budujcie zdanie. Jeżeli nie, zapraszam do pomocy. Mojej pomocy. Zabrzmiało to dziwnie, przepraszam. Użyjcie czasownika finden. Użyjcie rzeczownika die Idee. Użyjcie przymiotnika gut. I teraz pada wersja prawidłowa. Ich finde die Idee gut. Zdanie kolejne, piątek. Piąte, nie piątek. Jej sąsiad ma psa. Nowego psa. Dodajmy sobie. Jej sąsiad ma nowego psa. Jeżeli macie pomysł, piszcie, mówcie sobie na głos. Jeżeli to zdanie jest za trudne, otrzymujecie pomoc. Uwaga. Musicie użyć rzeczownika haben. Czasownika haben. Musicie użyć rzeczownika der Nachbar. Musicie użyć rzeczownika der Hund i neu, nowy. A jej, zaimek dzierżawczy jej, to będzie ja. Uwaga, pada wersja prawidłowa. Nie patrzę na wersję niemiecką, tylko patrzę na zdanie, czy ja dobrze tutaj... Jej sąsiad ma psa. Dobra. Uwaga. Ihr Nachbar hat einen neuen Hund. Ihr Nachbar hat einen neuen Hund. Jej sąsiad ma nowego psa. Einen neuen, bo akusativ, bo jest mieć kogo co. Zdanie szóste. Twój znajomy nie ma żadnych szans. Tak wymyśliłem. Twój znajomy nie ma żadnych szans. Jeżeli macie pomysł, piszcie, mówcie na głos. Teraz. Jeżeli zdanie jest zbyt trudne, zapraszam do wersji łatwiejszej z moją pomocą, czyli podaję elementy, które muszą się pojawić w tym zdaniu. Mianowicie. Haben. Der Bekannte. Die Chance. I ten zaimek twój. Ja mówiłem twój? Chyba tak, bo ja czasami zmieniam w trakcie nagrywania. Mam w scenariuszu inne zdanie i potem cierpię. Twój. Tak? Twój. Dobra. Zdanie prawidłowe. Jak zabrzmi? Uwaga, pada. Wersja. Dein Bekannte hat keine Chance. Dein Bekannte hat keine Chance. To jest pierwsza część wagu. Koniec na teraz. 6 zdań. Napiszcie, czy jak wam się podobała ta wersja. Odpytajkowa, ale waga, czyli w momencie dostajecie gotowe podpowiedzi, z jakich elementów budować zdanie. Zadanie dla was. I napiszcie je w komentarzu. Ok? Masz nowy samochód? Stwierdzamy, nie pytamy. Ty masz nowy samochód. Przetłumaczcie to zdanie na niemiecki i podajcie w komentarzu tą wersję. Ja ją ocenię serduszkiem, jeżeli będzie ok.
Jeżeli nie będzie ok, no to będę korygował. Gdybyście chcieli, proszę o lajki i te komentarze. Nawet jak nie znacie tego zdania, to napiszcie ok. To działa po prostu tak, że YouTube, jak widzi ruch przy filmie w momencie w postaci lajków albo komentarzy, to ten film zaczyna promować, bo widzi, że coś przy tym filmie się dzieje. Jest jakiś ruch, jakieś zainteresowanie. Na czym mi w jaki sposób zależy, bo mój kanał, jeżeli Wam też, zapraszam. Dziękuję Wam bardzo, do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie, hej!